szczególny list pożegnany do alkoholu, bo piękny, napisany przez Anię, przedstawię Wam dziś. Zaczyna się tak. Byłeś ze mną od dziecka. Nieświadoma wtedy niczego i nie wiedząca, jakim jesteś potworem, patrzyłam, jak znęcasz się i męczysz kochaną mi osobę, mojego dziadka. Potem w brutalny sposób zabiłeś mi wujka i kilkoro przyjaciół. Nie miałeś litości dla żadnego z nich. Patrzyłam na to wszystko, nie wiedząc, że teraz idziesz w moją stronę, mając już ułożony plan, jak mnie zniszczyć. Jak zniszczyć moją rodzinę i wszystko to, co zaczęłam budować. Przyszedłeś do mnie, udając przyjaciela. Mówiłeś, że z tobą będzie zawsze wesoło i wszystko będzie łatwiejsze. No i rzeczywiście tak było, ale to nie ja się śmiałam, tylko inni śmiali się ze mnie. Ja płakałam, czując upokorzenie, wstyd i smutek. Jaka ja byłem wtedy naiwna, bo nadal ślepo ci wierzyłam, gdy obiecałeś mi, że wybiję się wysoko, a że będę zdobywać góry. Potem kopałeś mnie tak mocno i tak wiele razy. Zawsze spadałam na dno. I tak cholernie ciężko było mi się podnieść. W końcu zamknąłeś mnie w pokoju samotności, wmawiając, że tak mi będzie lepiej, bezpieczniej, że rodzina nie jest mi potrzebna, że to będzie mój azyl życia. Krzywdziłeś mnie i moje dzieci, pokazałeś im matkę, z której nie mogły być dumne, nie mogły brać przykładu, jak godnie i szczęśliwie żyć. Ale wiesz co, draniu, ty podła kreaturo, w momencie, kiedy podstępnie i bez ostrzeżenia chciałeś mnie pozbawić świadomości, a potem zabić, spotkałam ludzi, którzy znają Cię doskonale i którzy są mądrzejsi od Ciebie. Nauczyli mnie oni wiary w siebie, dali siłę i wiedzę, jak z Tobą walczyć, jak żyć z tą chorobą. Dzisiaj mogę Ci już powiedzieć koniec, basta. Na drodze, którą idę teraz, nie ma miejsca dla Ciebie. Nie pójdziesz obok mnie ani za mną, rozumiesz? Już nigdy więcej ze mną nie pójdziesz. Dlatego żegnaj, palancie, wypadł z mojego życia. Ania, którą to serdecznie pozdrawiam wraz z całą rodziną. A Was wszystkich pozdrawia serdecznie ośrodek nasz Zapał.